Polećmy dziś do gwiazd, ten ostatni raz. To się wiąże mi z taką siłą i mocą. Serce dla wszystkich widzów, przede wszystkim dla Gochy. Trzeba mieć otwarte serce do wszystkich ludzi. Ja nie jestem taką, żeby się kłócić. Nie, nie. Ja przychodzę po swoje, chcę udowodnić i mam nadzieję, że po tej walce całkowicie inaczej zmieni to zdanie. To jest już moje słynne zdanie, że każdy z nas jest trochę hipokrytą, bo nie ma ludzi, którzy nie zmieniają zdania. Ja popełniam błędy publicznie i publicznie się do nich przyznaję i publicznie za nie przepraszam i publicznie je naprawiam. Mam nadzieję, że z dorosłą kobietą ma męża na takim stanowisku, to przysięgam na Boga, jak ja bym była w takiej sytuacji, miała męża na takim stanowisku, ja bym się wstydziła. Jeżdżą po nim trochę, nie? I to wstyd dla Polski, nie? Dla naszego kraju. Uważam, że nie można kogoś ganić całe życie za to, że jakiś błąd popełnił. Człowiek uczy się przez całe życie. Ważne jest, by rozumiał, co złego zrobił w życiu albo jak zbłądził. I to nie jest hipokryzja. Zmieniłam zdanie, bo pochopnie oceniłam Gochę, jej umiejętności, jej stan zdrowia, jej aparycje. Niektórzy mówią wygląd i tak dalej. Nie, najpierw tu. Jak tu duszy takiej nie masz lekkości w sobie i tak dalej, to wygląd nic ci nie da. Nie mam problemów, nie mam zmartwień. Bynajmniej te, co miałam przez tyle lat. Sama siebie podziwiam, że taka jestem twardą o psychikę mi chodzi, nie że ja sobie dałam radę w ogóle. Uważam, że powinna być przykładem dla osób uzależnionych, że można próbować z tego wyjść, nawet jeżeli trwa to tak powoli, etapowo, ale z tym problemem żyje się do końca życia. Absolutnie się nie zgadzam z tym zdaniem, że to jest wina Daniela. Będą zawsze dziury w calu. Czy ja bym miała teraz na przykład męża, czy bym miała jakiegoś amanta, kochanka i tak dalej? Dla kogo by było? Na niego widoka, no. Daniela niektórzy no naprawdę no nie lubią. Mnie też nikt nie lubi prawie. No i co? Lubią mnie? Nie. Pokazują tylko, nie? Przyjecą, no to panie Gosia, a ty jakbym mógł, to im już plecy. Taka prawda jest. Na pewno nie wzięłabym tej walki, gdyby Gocha była tą Gochą sprzed kilku lat, ale że wszyscy dzisiaj widzą w Gosi swojego idola, widzą autorytet, no to z takim kimś mogę walczyć. No jak to sama o sobie się mówiła, że ich chcieli, tak? No bardzo jestem zdziwiona. Wolę, żeby ludzie nienawidzili mnie za to, kim jestem, niż kochali mnie za to, kim nie jestem. Chciałabym, żeby wszyscy ludzie byli prawdziwi, ale wtedy musiałabym powiedzieć, że żyję w alternatywnej rzeczywistości. Nie wiem, jakie umiejętności ma Mariola, i nie wiem, za ile pieniędzy nosi koronę, ale wiem, że jeżeli doszłoby do tego pojedynku z Lexi, to będę na niego ekstremalnie mocno przygotowana. Ale zawsze, jak spadnie jej korona, to jej ją podniosę, bo tak robią kobiety. Królową wykopu. Wykop będzie zawsze, kurde, szukał dziury w calu. Oni się tym poją, tym jedzą, karmią się tym. Pokaż mi ten wykop. Niech przyjdą, niech mi to powiedzą prosto w oczy. A co do czego przyjeżdżali do mnie, Dana wychodzi, mówi, mama, wiesz, kto to był? Ja mówię, nie. Wykop. I do mnie, pani Gosiu, tu. No proszę bardzo. No chyba nikt nie ma na czole napisane, ty, ten wykop, ten coś tam. Ja nie zwracam na to uwagi. Ja powiedziałam po walce, wrócę do streamu, bo mam swój kanał i tak dalej. O, będzie wtedy grubo. Że nie będzie 72 godziny, tylko 144. My, kobiety, walczymy ze sobą, ale też powinnyśmy się wspierać. Bardzo ważne jest to, byś któregoś dnia zrozumiała, że na twojej drodze przemiany ważna jest ta zmiana wewnętrzna. To, że umiesz się dzielić dobrem z innymi, to, że umiesz właśnie zrozumieć swoją przeszłość, dlaczego różne rzeczy się wydarzyły, kto przyłożył się do twojej krzywdy. I kiedy wychodzisz na prostą, kiedy stajesz się lepszym człowiekiem, to doceń to, co masz i zmieniaj swoje wnętrze. No ja dzisiaj powiem ci jedno, że nie jest już taka pewna, nie jest taka jak to się mówi, nie wywyższała się, jak pierwszy raz z nią rozmawiałam. No muszę powiedzieć, że troszkę się zmieniła. Słyszę, że tam trenuje i tak dalej. No widać, że po budowie już widać, że trochę silniejsza się zrobiła. Mirosław Okliński zmienił w moim życiu bardzo dużo. Dzięki niemu uwierzyłam w swoje siły. W to, że coś potrafię, w to, że mogę być taką fajterką. On wyciągnął ze mnie to, czego ja nie widziałam. Czyli to, co dobre. I to jest niesamowite i za to będę mu pewnie wdzięczna do końca życia, że no, nawet łzy zbierają mi się w oczach, bo to jest taki mentor. To jest ktoś więcej niż trener.
To Mirek jest jak ojciec. Na niego zawsze można liczyć. Gdyby nie podbudował mnie mentalnie na pierwszej walce, to pewnie po drugiej rundzie poddałabym się. Dziękuję mu za to, że jest. Nie jestem pewna, bo ja nigdy nie byłam pewniaczką. Że z Nikolą, no to byłam pewna. No byłam pewna, no coś. Nawet mi się nie chciało lać, bo wiesz, mieszkała z nami trochę tam czasu, no to ja ją jak córka, a tu nagle wiesz, no starsza jestem, no wiadomo, że się głupio czułam. Nie to, że jak matka z córką, no tylko ja ją bardzo dobrze traktowałam, nie? A że ona pojechała tak z Danielem, no to już idę na mnie, no to już nieładnie. A teraz słyszałeś. No bywa, no to ty. To jest taki kameleonek mały, nie? 20-letni. Mam nadzieję, że się życia nauczy. Tyle ci powiem. Po obejrzeniu pierwszej walki Gosi Magical, w którą tak bardzo wątpiłam, uważam dzisiaj, że nasze szanse są wyrównane. Myślę tak szczerze, bo mamy podobny wzrost, tą samą wagę, podobne umiejętności. Z tym, że ja miałam mniej czasu na to, żeby ćwiczyć. I nie można oceniać książki po okładce, że ja jestem młodsza, to, że przez to mam jakieś większe szanse. Ja uważam, że te szanse są gdzieś tam wyrównane. Czasami człowiek idzie i na prostej drodze się potknie. Czasami ludzie wyglądają niepozornie, a jednak wygrywają. Czasami mamy pojedynek jednej osoby, która waży 30 kg więcej niż druga i właśnie ta, która mniej waży, wygrywa. Nie można kierować się czymś, co nie do końca potem się sprawdza. Co my mamy do siebie we dwie? Jest walka, wyjaśnimy sobie w klatce i tyle. Już nie gadajmy na temat rodzin i tak dalej, zostawmy ich w spokoju. Oni będą nam kibicować. My kobiety możemy się różnić wyglądem, ubiorem, charakterem, aparycją, wykształceniem, czy naszymi wartościami, czy poglądami. Ale na samym końcu powinnyśmy wszystkie się wspierać i doceniać to, o co walczyły kiedyś nasze babki. O naszą jedność, o naszą wspólnotę i o to, żebyśmy zawsze potrafiły się dzielić tym, co mamy w sobie najpiękniejszego, czyli miłością i dobrem. Kupujcie pay-per-view na Cloud. Ma 4! To ja, Margaret, zapraszam.